Codzienny podcast ze Słowem Bożym. Prawie codzienny. Panie, dziękujemy Ci, że zgromadziłeś nas, abyśmy słuchali Twoje słowo. W nim objawiasz nam swoją miłość. Dzięki niemu poznajemy Twoją wolę. Ucisz w nas wszelki głos, który nie jest Twoim, i nie pozwól nam znaleźć potępienia w Twoim słowie, czytanym, ale nieprzyjętym, medytowanym, ale niekochanym, modlonym, ale niestrzeżonym, kontemplowanym, ale niezrealizowanym. Niech spocznie na nas Twój Duch Święty, aby uzdrowić nasze serce. Tylko w ten sposób nasze spotkanie z Twoim Słowem będzie odnowieniem przymierza w komunii z Tobą, Synem i Duchem Świętym. Bóg niech będzie błogosławiony teraz i na wieki wieków. Amen. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego. Jedli i pili, żenili się i za mąż wychodzili, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki. Nagle przyszedł potop i wygubił wszystkich. Podobnie jak działo się za czasów Lota, jedli i pili, kupowali, sprzedawali, sadzili i budowali, lecz w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i siarki i wygubił wszystkich. Tak samo będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. W owym dniu kto będzie na dachu, a jego rzeczy w mieszkaniu, niech nie schodzi, by je zabrać. A kto na polu, niech również nie wraca do siebie. Przypomnijcie sobie żonę Lota. Kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je, a kto je straci, zachowa je. Powiadam wam, tej nocy dwóch będzie na jednym posłaniu, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie będą mleć razem, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. Pytali go: gdzie, Panie? On im odpowiedział: gdzie jest padlina, tam się zgromadzą i sępy. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Otóż, kochani, przychodzą znaki czasów. I w każdym czasie, w każdym wieku, każde pokolenie ma swoje znaków czasów. Dzisiaj Jezus bardziej przypomina nam o destrukcji Jeruzalem, Ziemi Świętej, świątyni. Ale to słowo jest żywe i skuteczne i zdolne jest przesiągnąć nasze serca. Jest jak miecz obosieczny, który rozkraja serce na dwoje. Więc to słowo, które czytamy, nie jest tylko słowem historycznym, ale przede wszystkim słowem, które dzieje się dzisiaj w moim życiu. I otóż jest dzisiaj takie napomnienie Jezusa co do Noego, co do Lota. Co do Noego, no wszyscy jedli, pili, bawili się, żyli, swoje problemy mieli, ale Noe wyczuł, że Bóg jakoś działa inaczej. I trzeba zacząć budować arkę. Możesz żyć, możesz mieć problemy, możesz mieć jakieś trudności i po prostu, nie wiem, z nimi jakoś się zmagać, albo ich bagatelizować, albo po prostu nie zwracać uwagi, no i po prostu żyć. A można w tym wszystkim dostrzec działanie Boga. Jest problem, jest kryzys, jest jakieś wyzwanie w życiu. Jest pytanie, a jak Bóg chce działać? Jak Bóg działa? Do czego mnie zaprasza? Ten kryzys, ten problem, ta choroba, ta dzisiejsza sytuacja. Co mi chce pokazać? Jak Bóg działa właśnie w tym miejscu, w tej rzeczy, w tym kryzysie, w tym problemie? I właśnie ten, który żyje Bogiem, ten, który odkrył, że jest synem i córką Boga
i że Pan Bóg nawet z największej nocy może zrobić coś dobrego, bo nie Pan Bóg daje zło, ale Bóg w złych rzeczach może działać piękne rzeczy, zadaję sobie pytanie, jak mi to może posłużyć do mojego wzrostu? Taki bardzo prosty przykład, który podawałem często. Jest kryzys, nie wiem, wśród przyjaciół, w małżeństwie, w życiu jakimś zawodowym. No okej. Mogę ubolewać, mogę biadolić, mogę po prostu nie zwracać uwagi, ale mogę siebie zapytać, jest jakaś zła rzecz, jest trudność? W czym to by mi pomogło, by wzrastać? Jest kryzys w małżeństwie. Można nie zwracać uwagi. Można sobie powiedzieć, okej, jest ta bardzo wielka trudność. Jak można po prostu postawić jakiś większy krok, jeden krok ku jeszcze doskonalszej miłości, ku jeszcze doskonalszej więzi? Bo tak jak kryzys w przyjaźni, czy w małżeństwie, czy w powołaniu, są, przychodzą i to jest rzecz normalna, ale może stać się dla mnie taką energią, siłą, takim kopnięciem mnie, by jeszcze bardziej wzrastać, by jeszcze bardziej zawiązać więź. Nie dogaduję się z przyjacielem. Po prostu mamy odmienne zdania. Okej. Ale jak to może po prostu pomóc mi zawiązać jeszcze bardziej wielką przyjaźń, większą przyjaźń? Przyjąć go, zrozumieć, powiedzieć te swoje zdanie, zaakceptować się nawzajem i w imię Bożej miłości szukać wspólnego rozwiązania. Bóg działa zawsze, w każdej sytuacji. Ale zależy ode mnie, czy odczytam znaki czasów. Że Bóg właśnie dzisiaj działa przez ten problem, przez ten kryzys, przez tą trudność. Zależy, jak ja to zainterpretuję i czy dam możliwość sobie samemu wzrastać, a nie degradować, biadolić i płakać nad swoim losem. Niech Was Pan błogosławi, z Panem Bogiem.